Naszym ostatnim gościem poranka z Kijowa jest Serhii Biłonoszko. Jewgeni, przepraszam. Biłonoszko, redaktor naczelny portalu Polono News. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten głos już Państwo znają, był gościem w programie wschodnim i w poranku w net. Mija rok od wydarzeń krwawych na Majdanie. Co robiłeś w tym czasie, gdy tutaj lała się krew? Jak oceniasz ten rok w historii Ukrainy? Najdziwniejsze to, że miałem wtedy zrobić wykład na Uniwersytecie Otwartym Majdanu o rewolucji i seksie i zadzwonili do mnie w obiad, że mieliśmy wypadek właśnie pod Radą i to wszystko się zaczęło. Byłem, ale miałem biuro obok i wieczorem, jak zawsze, przyszedłem na Majdan i właśnie cała ta, wszystkie te wydarzenia, które się zaczęli i ten szturm, miałem możliwość obejrzeć na własne oczy i to chyba największe przeżycie w życiu, bo obserwowałem to, o czym czytałem w gazetach, w książkach, jak władza dokonuje zmian, tłumienia i tego, co tylko czytałem i wyobrażałem sobie, ale nigdy nie myślałem, że zobaczę to w rzeczywistości i że to będzie się działo w jakiejś odległości 50 metrów ode mnie. Jesteś dziennikarzem i naukowcem. Trudno mi sobie to wyobrazić. W takim momencie co bierze górę? Emocje czy chłodne spojrzenie dziennikarza, naukowca? Na pewno emocje biorą i już potem dochodzi refleksja. I tak naprawdę refleksja dojdzie i nie za rok, ani za pięć. Chyba dłuższy czas musi minąć. Dlatego uważam, że warto tutaj porównać do te wydarzenia sprzed roku, nie do żadnej rocznicy, tylko do pewnego etapu, bo w Polsce był listopad, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, ale dopiero 11 listopada zostało tą datą odrodzenia niepodległości Polski, więc tak naprawdę mamy na Ukrainie właśnie albo się dokonuje zryw narodowościowy, albo rzeczywiście się dokonuje budowa państwa ukraińskiego, więc ocena tak naprawdę dojdzie za parę dziesięć lat. W twojej opinii jest to pewien etap w zdobywaniu niepodległości. To jak byś podzielił właśnie periodyzację? W tej chwili nie możemy powiedzieć, czy to jest etap, kolejny etap po 17 roku, po 20 roku, i czy to jest zryw, czy to jest budowa państwa, więc tak naprawdę przez 22 lata co to było? Czy to była budowa państwa? No bardzo wątpię, że można to nazwać budową państwa i dopiero kształcenie się elit, które na przykład mają, dla nich są wartością państwo ukraińskie i obywateli, którzy definitywnie się wypowiadają o tym, że tutaj mamy Ukrainę, jestem dumny albo nawet powiedzmy tak, zdaję sobie sprawę, że mam obowiązki w stosunku do państwa, paszport którego posiadam, więc dokonuje się ten prawdziwy wybór co do wartości państwa, które się nazywa Ukraina i granic, w których ono będzie leżało tak naprawdę. I możemy sobie wyobrażać różne granice tego państwa. Z tyłu słychać dźwięki kawiarni ukraińskiego domu, w którym jesteśmy gościnnie dzisiaj w naszym poranku. Mówisz o tym wyborze, mówisz o tym kształtowaniu się społeczeństwa narodu ukraińskiego. Rewolucja godności zaczęła się od tego, co my nazywamy Euromajdanem, od wskazania prozachodniego kierunku rozwoju Ukrainy. Jak dzisiaj Ukraińcy z tej perspektywy, ci, którzy na tych barykadach, które były dosłownie tutaj kilkanaście metrów od nas, na których były flagi Unii Europejskiej, przyjmują tą samą Unię Europejską, która nie widzi ich wojny, nie widzi ich tragedii? Trzeba zadać sobie pytanie, czym jest Unia? Unia jest zespołem państw, które odpowiadają na pewne wartości. Chyba największą wartością, która jest w Unii, to jest rządy prawa. Więc o to przede wszystkim walczyli na Ukrainie i tego chcieli obywateli Ukrainy. Więc nie każdy sobie zdaje, czym jest podjęcie decyzji w Unii, że to jest konsensus aż 28 krajów. Więc
no, trudno wymagać od krajów demokratycznych podjęcia jednoosobowych decyzji o walkach, o wsparciach i tak dalej. Demokracja jest złożonym mechanizmem, który działa bardzo powoli, ale na pewno zadziałają szybciej, skuteczniej, jeżeli państwo autorytarne, bo żadne autorytarne państwo nie przetrwało zbyt, na zbyt długi termin, zarządzając wolą i gwałceniem wolą wielu osobowości na rzecz woli jednej osoby, która po prostu chce czegoś tam. Dlatego też Rosja zapewne nie za bardzo jest zainteresowana, żeby tutaj zafunkcjonowały mechanizmy demokratyczne i stara się zadziałać tak skutecznie i szybko, żeby jednak Ukraina chyba nie miała szansy po prostu stać się państwem demokratycznym. Na pewno, ale znaczy, w naturę Ukraińców, jak i Polaków jest wpisana taka zupełnie indywidualność i chęć do podjęcia decyzji wbrew jakiejkolwiek władzy. I po prostu chęć bycia osobną osobą i podejmować to, że ja chcę po prostu. Ta wola do swobody i własnych decyzji po prostu. Wspomniałeś o tym, że w tradycjach polskich i ukraińskich jest wspólny mianownik. Jakby to wytłumaczyć? To jest spadek historyczny z czasów Rzeczypospolitej obojga, a właściwie czworga narodów? Wspólność narodów I Rzeczypospolitej jest dążenie do wolności i wymagania przestrzegania praw. Tu można wymienić bardzo dużo wspieranie się, ale to była właśnie demokracja szlachecka, dążenie do i wymagania tego, że każdy musi przestrzegać władzę nie w stosunku, że ktoś na przykład ma większe fundusze pieniędzy, tylko dlatego, że jest obywatelem i jest wspólnikiem, który działa na wspólne blago, czym i była Rzeczpospolita. Wspólne praca na korzyść każdego, więc to jest to, co jednoczy i może zjednoczyć w obecnych warunkach, na przykład taki, nie wiem, sojusz polsko-ukraiński i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że gdy w czasie Majdanu chodziłem tu, przyglądałem się ludziom, obserwowałem ich, przyszła mi do głowy kiedyś taka myśl, że tu są spadkobiercy tradycji Rzeczypospolitej. Pomyślałem, że wszystkie zalety i wszystkie wady były tutaj zogniskowane, czyli wielkie umiłowanie wolności, ale też trochę warcholstwa i takiego anarchizmu. Ja to wszystko widziałem tutaj właśnie. Na pewno, bardzo się zgadzam z tą obserwacją, bo przypomnę sobie czas Konfederatów, kiedy Kościuszko sobie chciał zrobić odrodzenie państwa, tak, organizował wojsko, no to co Magnateria zrobiła? Magnateria się zorganizowała i wystosowała list Branicki-Potocki, wystosowali list z prośbą poparcia do Katarzyny, więc to jest bardzo podobne, są bogate, majątne osoby, chętni do walki, ta samoobrona, chęć do wojny i tak dalej, do nieporządkowania się hetmanu na przykład, a założenie swoje jakieś osobne, które będę walczyć, czym jest przykładem Jarosz na przykład i tak dalej. Tu można bardzo, bardzo wiele podobnych rzeczy, które podobne są do pierwszej Rzeczypospolitej. Naszym gościem był Eugenij Biłonoszko. Dziękuję bardzo. Portal Polo News. Gorąco zaglądamy, zapraszamy do zaglądania na tę stronę i ostatni apel w czasie naszego poranka z Kijowa. Poranek w net. Poranek w net. Powrócił do nas jeszcze Andrzej Gabrow na chwilę i przeprowadził gościa. Andrzej, z kim przyszedłeś do nas? Tutaj center, kierownik Centra Pietrymki Dobrowolcy przy Samoobronie Majdanu, Roman Ryczynko. Czyli Centrum Wsparcia Wolontarystycznego przy Samoobronie, tym ruchu, tak, który narodził się na Ukrainie, jest związany z Sotniami. Sława Ukrainie. Я хочу найперше в цей день і в ці дні подякувати польському народу, всім тим, хто долучався під час Майдану, під час тих подій, які допомагали і допомогли нам вистояти в протистоянні проти внутрішньої окупації, а також подякувати за ту допомогу, яку надається зараз для підтримки українців в протистоянні на Сході.
Sława Ukrainie. Chcę podziękować w imieniu Centrum Wsparcia Dobrowolczych Batalionów, w imieniu całej Ukrainy, Polakom, którzy wspierali, wspierają i cały czas pomagają pomocą, medykamenty, różnego rodzaju pomoc dobrowolczym batalionom. Також хочу сказати, що з початком російської агресії на схід України відчувається підтримка наших братів. Це, зокрема, країни, які поряд із нами, які є європейськими, це і Польща, і прибалтійські країни, які допомагають в багатьох сферах в нашому боротьбі за незалежність і за європейське майбутнє. Od początku agresji rosyjskiej na ukraińskiej ziemi cały czas odczuwamy wsparcie Polski, krajów bałtyckich, którzy nam pomagają w naszej trudnej walce z agresorem. No i to może ten pozytywny akcent właśnie na koniec, bo mówiliśmy o tym, że Polska ma problemy z tym, czy wspierać, czy nie wspierać, a jak słyszymy, Ukraińcy nam dziękują za to, że są środowiska społeczne w Polsce, które wspierają cały czas te przemiany na Ukrainie, przemiany, które zostały zapoczątkowane przez rewolucję godności, a dzisiaj toczą się i mają swoje miejsce w tej okrutnej walce na wschodzie Ukrainy i tam pomoc polskiego społeczeństwa jest obecna. Dziękujemy Państwu za uwagę. Historyczny moment w dniu historycznej rocznicy Dom Ukraiński. Po raz pierwszy Radio Kurier zabrzmiało w Radiu Nadzieja, Radio Warszawa, Radiu Wnet. Poranek prowadził Paweł Bobołowicz. Do widzenia i Wojciech Jankowski. Audycję realizował Konrad Abramowicz, a tutaj nieopodal stoi Eugeniusz Sało z Kuriera Galicyjskiego, który wszystko nagrywa na wideo. Dziękujemy bardzo. Program Wschodni w sobotę również z Kijowa. Gorąco zapraszam na godzinę 10:07. Radio Warszawa, Radio Wnet.